teraz Schneider poczuł się pewniej. Błąd za Renkiewicza. Nie chcę tego powtarzać, ale była szansa to zakończyć bardzo szybko. A tak pozostało jeszcze 5 minut chyba trudnej drogi za Renkiewicza do brązowego medalu. Zaledwie minuta pierwszej rundy minęła. Drugiej rundy oczywiście. Tak, Zarenkiewicz tego rozstrzygnie. Tak właśnie, bez zwarć, do pół dystansu. Przeszkadzają Schneidersowi. Cios na cios, ale Zarenkiewicz musi uważać, żeby Schneiders nie trafił ładnie. Bardzo zachował się reprezentant RFN. Pokazał, że wypadł ochraniacz Polakowi. Sam jakby przerwał walkę, nie zauważył tego sędzia ringowy z Węgier. Ogromna wzrostu, ponad 20 centymetrów, 22 centymetry, 1,82 m Zarenkiewicz, 2 metry, 4 centymetry. Pokazuje, że wyżej głowy, ringowy, ładny, czysty pojedynek, właściwie poza tymi momentami. Zmęczony. Ale zaatakował prawym, prostym i trafił mocno Zarenkiewicza. Obejść te ciosy proste. I gardę rywala dobrze zszedł. O, w ten sposób, aktywniej, musi się więcej ruszać. Koniec drugiego starcia. Pierwsze było na pewno bardziej efektowne. Musi Zarenkiewicz przede wszystkim być bardziej ruchliwy. Uniki podejścia z balansem tułowia do rywala, aby oszukać te długie ręce i z pół dystansu szybkie serie ciosów.